Hej wszystkim, z tej strony Pakul i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Gorki 17. Jesteśmy świeżo po pokonaniu Cripple'a i zdobyliśmy coś nowego. Coś fajnego, a mianowicie wyrzutnie rakiet. Dobra, może na początek, na dobry początek całej tej przygody. Wow, pikułki mocy. Środek medyczny posiadający działanie uboczne. Działanie uboczne. Dobra, trochę mnie niepokoi to działanie uboczne, z tego co widzę. No dobra, ale jakie jest? Dobra, Owicz, wylecz się może. Jakoś konkretnie się wylecz. Dostaliśmy wreszcie jakieś lepsze komplementy do strzelby. Plasterek sobie założysz, załóż sobie jakiś plasterek. Tutaj widzę, że wszyscy są w całkiem niezłej formie. Slawski, mógłbyś tutaj pani pomóc delikatnie. Dobra, czy tu możemy gdzieś jeszcze iść? Przypomina mi jeszcze sobie jedną rzecz, a mianowicie taką, że dostaliśmy jakiś klucz. Mały żelazny klucz, nie wiem dokąd jest tak naprawdę. Cztery macierzy dyskowe, reszcie pisany dziennik. Okej. Okay. Ostrożnie, tam są beczki z benzyną. Jeden strzał i wszyscy zginiemy. Używajcie pięści, noży, czegokolwiek. Tylko nie strzelajcie. O, a to ciekawe. Świetnie. Może jeszcze mamy je gryźć. Beczki z benzyną, Sister of Mercy. Aha, macie o te beczki z benzyną. I oj. Czyli co? Jeżeli strzelę, to... To jest po grze? Zaryzykujemy? Zobaczymy, co się stanie? No dobra, nie będziemy strzelać, rzucimy granata. A bo to jest tutaj gdzieś dopiero. Sister of Mercy, jakiś typowy zmiotacz ognia, coś mi się tak wydaje. No dobra, podejść Trantin, tu szczel do niego, zobaczymy jak to wyjdzie. Tam nie strzelajcie. Slawski, weź się tutaj odsuń. Chyba, że Tom załatwi sprawę. Silna osłona. Nie ma się czego bać. Wyrzutnia rakiet. Zero rakiet niestety, ale widzę, że jest... Fajny materiał, fajny, naprawdę fajny. Dobra. Owicz. Czy ty mógłbyś na przykład tutaj podejść i zrobić zimno? Bardzo ładnie. Bardzo ładne zimno zrobiłeś. Bardzo mi się podoba to twoje zimno. Okej, ty widzę, że już tutaj nic nie zrobisz. On też tutaj nie podejdzie za bardzo, więc... sobie tu podchodzi. No dobra, to my sobie nią tu podejdziemy i sobie poczekamy. A tak właściwie to tu sobie podejdziemy i tu sobie nią poczekamy. Slawski, Slawski sobie też poczeka. No dobra, chyba wszyscy. Okej, okay, dajmy turę przeciwnikowi, zobaczymy co zrobią. Ten strzela na palmę. No dobra. Nie na palmę, czymś innym w ogóle. No dobra, widać, że to jeszcze trochę inaczej wygląda, z tego co rozumiem. Dobra, podejdźmy sobie tu. Strzelmy sobie bronią ogłuszającą. Ogłuszony, bardzo mnie to cieszy. Slawski, czy ty jesteś gdzieś tu na przykład, nie wiem, o tu tak granata wrzucić, tak żeby dwóch ich chyciło? Bardzo ładnie.
odporni w ogóle na ogień. Trantin dość mocno oberwał. Na przykład nim tu podszedł. Czuję, że on jest odporny na ogień, ale dobra, strzela, no najwyżej tamten nie wyjdzie, jak będzie próbował wyjść, tak, tak właśnie myślałem. A jak będzie próbował wyjść, to dostanie od ognia, więc zawsze coś. Miotacz ognia, poziom 10. To co, popsujemy pracę Owicza? 28 plus 2. Praca Owicza popsuta. Zobaczmy może, czy jest odporny na przykład na shotguna. Dobra, bo tu go nie trafię, ale z shotguna może będę miał lepszy zasięg na niego. Więc z shotguna też go nie trafię. Granatem go. Za 15. No dobra. Jakoś oberwał. On jest ogłuszony, to też cieszy. No dobra. No to był błąd trochę z tego, co widzę. No, tutaj nam się kolega podpali, bardzo mnie to cieszy. Trantin, weź tu go sprzątnij, bo zacznę irytować mi ten koleś. 23, powinieneś go. Kili mi jeden, serio. Dobra, teraz ty mi powiedz, czy masz naładowane? Niestety nie masz naładowane, a szkoda, dobra, ściągnij go. 23 plus 2, dobra, nie będzie nam już robił z tyłka jesieni średniowiecza. A dalej nie wiem, jak te nidle biją tak naprawdę. Okej, w sumie ty możesz sobie może nawet przejść tutaj, się ustawić w tą stronę i zatrzymać. Owicz, mógłbyś tutaj podejść do kolegi. Nie no, nie będziemy go gasić, niech płonie na razie. Ale tak, z toporka profilaktycznie mógłbyś przywalić. No wodzu, nic nie zrobisz. A ty, kolego, masz Uzi, prawda? I miotacz ognia, patrzcie jak pięknie. Dobra, niech płonie. Niech płonie, będzie lepiej, na pewno. Dobra, to jest dobrze, trzecia tura. Tutaj sobie dwóch płonie, jeden ogłuszony. Trantin, widzę, jest najbardziej zagrożony. Owicz, ale dostaniesz w plecy, niestety. 3 plus 4 i jesteś ogłuszony. Dobra, to już wiem, na czym polega ich moc. One mocno nie biją, ale wkurzają, z tego co widzę. Dobra, tutaj zrobimy, spróbujemy tego ogłuszyć jeszcze raz. Mój kurde, tak właśnie myślałem, niestety. Bo byłoby coś za dobrze. Dobra, sprzątnij go. 16 plus 2. Dobra, reszta to będzie spłonięcie. Dobra, Trantin, podejdź sobie kawałeczek, weź sobie jeszcze tutaj do niego. Za 22 całkiem ładnie. I weź się tutaj, wycofaj za niego, bo masz mało życia. Aha, i one są odporne na broń.
No tak, ono niestety teraz szczęścia nie było w wodzu. Ale one niestety są odporne na broń jonową, no ale one też dużo nie biją, więc nie ma się czego bać, tak naprawdę są podatne na okruszenie, więc... No, żal mi tylko Owicza będzie dostawał po plecach i będzie cały czas okruszył. 2 plus 4? Co on go teraz uleczył? O, i teraz ten znowu zacznie płonąć. 24 plus 2. Bronią sobie tutaj, podejdziemy do niego, szczelimy sobie, nie trafimy. A jak twoje umiejętności strzelania? 5 plus 2. O, trochę to potrwa, z tego co widzę. A może nie? O, Tiny Trantin musiał zrobić to dobrze. Ja sobie tutaj płonie. O, to jak sobie już płonie wodzu, to... Dopal go do końca. Aha, mieliśmy walczyć bez użycia jakichś tam specjalnych broni, nie strzelać, bo beczki, bo wybuch, bo... No, nieważne. Dobra, w każdym razie żyjemy. Znowu musimy się trochę podleczyć, niestety. Trantin tym razem dość mocno oberwał. Podzu, masz jeszcze jakieś plasterki? Nie masz plasterków. Chowicz ma plasterki, uleczy wodza. I siebie w sumie też mógłby. No dobra, wygląda to nieźle. Możemy tam gdzieś dalej przejść? Chodzi na to, że nie. No dobra, ale zrobiliśmy chyba, tak szczerze powiedziawszy, całą rundkę wokół miasta. Mamy teraz możliwość wejścia do hotelu. Spróbujmy otworzyć. Uszy i wyrzutnia rakiet. Dobra. Brak amunicji. Ciekawe, dostaliśmy wyrzutnię rakiet, ale bez amunicji. To znaczy, że gdzieś tą amunicję pewnie znajdziemy po drodze. I chyba nawet wiem gdzie. Dwa odcinki temu, albo trzy odcinki temu, próbowaliśmy się tutaj dostać do bramy. I teraz mamy klucz. I bardzo ładnie. Dobra, zasejwuję. Nauczyłem się już tutaj save'ować częściej. Miasto 3. Dobra, niech będzie miasto 3. No i dobra, tu mamy jakąś drabinę. Nie chcemy na razie z drabiny skorzystać. Rozejrzyjmy się tutaj co nieco. O, tutaj nie mamy chyba zbyt wiele do roboty i chyba będziemy musieli skorzystać z drabiny. Tak, tutaj raczej nie widzę nic, żeby tutaj coś było, ale śmierdzi mi to, że jak będę tu wracał, niestety, no to będę miał tutaj psikusa. Wiedziałem, że tak będzie. Strzelać bez ostrzeżenia. Załatwione, szefie. No dobra, mamy nowy rodzaj wroga. A nie, to Lucy. Lucy był odporny na sen, ale nie na ogień. A Reverend Insect miał większą po prostu... Większy po prostu pancerz, z tego co widzę. Okej. Ciekawe, czy one były odporne w ogóle na ten... Na zamrażanie, tak z ciekawości. Zaraz się przekonamy. Tak, osłona przed niską temperaturą. No dobra, mamy osłonę przed niską temperaturę. Pytanie, czy będziemy mieli też osłonę przed wysoką temperaturą. Kurczę, kończą nam się trochę tak naprawdę
Dobra, zahaczony i płonie. Kończą nam się tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, trochę... pociski do napalmu. Kurczę, ale miałem zwiechę, nie mogłem się wysłowić. No po prostu masakra. Dobra, gdzie jest karabinek jonowy? O, Lucy ma szczęście. Oho! Osłona przed niską temperaturą, przed bronią energetyczną. Ciekawe przed czym jeszcze. Ważne, że nie przed... ważne, że nie przed... ogniem. Stąd nie szczelę. Ona co tam? Możesz się przemieszczać? Jeszcze nie możesz. No dobra. No to ruszaj do boju, Slawski. No co będziemy kombinować? No teraz wiemy, że mają osłonę przed niską temperaturę i osłonę przed innymi rzeczami. Pamiętam, one chyba mocno biły, nie? A nie, one tylko zamrażały. No, proszę, proszę. O, jak pięknie wlazł w ogień. O, jakże mi się to podoba. Pamiętam jak one się zachowywały na gaz bojowy. Trzeba to oczywiście sprawdzić. A rzućmy. Jeszcze... O, jeszcze udało się je zatruć. Świetnie. Zatruć, podpalić. Tutaj mi się nie uda tego zrobić tak, jakbym chciał. Ale wydaje mi się, że jest szansa, żeby mi się udało podpalić tego jeszcze bardziej, ale też nie wiem, czy jest sens. Dobra, poszczelajmy może po prostu ze zwykłego karabinu tak naprawdę. Lucy, gdzie dojdzie? Maksymalnie tutaj. Dobra, to chyba nie ma czego się bać. Szczelmy sobie tutaj do niej. Niestety nie mieliśmy tym razem szczęścia. Dobra, jak ją zamrozi, to nic tak naprawdę strasznego nie będzie. O, szczęście, trafi, ale super. Aha, a Lucy są odporne na ogłuszenie. To ja źle w ogóle biję, bo na początku chyba powinienem w ogóle bić. No niestety, chyba na początku powinienem bić Lucy, a potem powinienem dopiero bić całą resztę. No ale dobra. Nie ma na razie tragedii. Ten sobie płonie. Ten też sobie płonie. A jest jeszcze zatruty. Czemu nie ma reakcji? Dobra, dobry cel zamroził. Szkoda tylko, bo ona miała wabik akurat. To akurat była ta zła kwestia. O nie, znowu nam Mołowicza zamrozi. Aha, a Lucy przywali nam tutaj z rakiety. No i to jest... A nie. Nie z rakiety. Strzelmy sobie do insekta, pozbądźmy się go już od razu. Jak robimy kontratak, tak wyszło fajnie. Za 9 tym razem. Ładnie się ustawili. Bardzo fajnie się ustawili. Szkoda tylko, że niestety, ale moja broń pod tytułem... No właśnie, jest niedysponowana. Tamta może nie, ale to tak. 29, dobra.
tu jest i zatruty, i jest z nim źle, więc to cieszy. Dobra, weźmy sobie w takim razie, podejdźmy Trantinem tutaj. Czy wykonamy jakikolwiek ruch Trantinem, weźmy sobie, podejdźmy Slawskim, na przykład tutaj. Spróbujmy strzelić do niego za 5. 15, dobra, to on spłonie, to nie ma się już nim co przejmować. Nie no, szefa nie chcemy rzucać. Dobra, spróbujemy sobie w takim razie z karabinu strzelić do niego. Nie jest to jakaś tam specjalny problem. No dobra, ale kurczę, wydaje mi się, że nie ma sensu, żeby był zatruty i podpalony, bo widzę, że tylko dostaje obrażenia od jednego rodzaju obrażeń tak naprawdę. Więc na tych, co są odporni na ogień, tak naprawdę moglibyśmy tylko rzucać te granaty trujące. Kontrataki, jak miło. Widzę, że tutaj kontrataki robią grę, a Owicz śpi. Oj, 25, teraz obrywałem mocniej nieco. A teraz są poważni przeciwnicy. O, dobra, niestety widzę, że ich przerwa jest nieco za duża. Dobra, podejdziemy sobie tutaj pod kolegę. Sobie rzucimy go nożem ze szczęścia. 17, niech leży. Sobie podejdziemy pod tego. Trantinem sobie też, myślę, tutaj pod niego podejdziemy. Nie ma co rzucać granatu. Przywalimy mu z Uzi na wstępie. Bo czemu by nie? Jakbym Trantinem się teraz przesunął tutaj na przykład, to nim jestem w stanie podejść jeszcze pum i strzelić do niego. No co prawda tylko za 6, ale lepiej za tyle niż za nic. No, teraz Slawski dostanie, więc za 27. Kolego. Trantin podejdzie, strzelimy sobie teraz z karabinu do niego. 21 plus 2, Sullivan, czy ty masz już jak... O, tak, 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 tak. Ładuj do chłopa. Piękna setunia. Kurczę, mogłem z tego działka jonowego na samym początku do nich przywalić, ale nie wiedziałem, że oni są tak podatni na to. Jaregowicz tym razem niestety się nie popisał. No to co, drobne leczonko. O, Trantin nawet nie potrzebuje. Masz jeszcze jakieś plastry, kolego? Masz, to walnij sobie. Dobra, zobaczmy, co tu w skrzynce mamy. Rakiety. Ależ mnie to cieszy. Dobra, Slawski, masz jeszcze tą słabą kamizelkę kuloodporną. A nie, Owicz, Trantin. Trantin też masz tą słabą. Ale Slawski, nie potrzebujesz jej, ty jej potrzebujesz bardziej. Ty sobie ją załóż. Dobra, widzę, że nasi mają już całkiem niezły sprzęt. Rakiety, rakiety oczywiście dla pana Owicza. Wszystkie. Okej, czyli będziemy mogli się włamać do hotelu, z tego co widzę. 8 bandażów, 8 bandażów. Dobra, zrób tak, jej daj z 2. Owiczowi daj z 2. I Trantinowi daj z 1. 3, 3, 3. 1, 2.
W sumie mógłbyś dać pigułki. Nie chcę brać tych pigułek, bo nie wiem, co się może stać. Ale... ona sobie może łyknąć. Slawski też tak wygląda trochę jak u nas sterydach, więc... w sumie też może sobie łyknąć jakieś tam pigułki, jak bardzo chce. Czy może Trantinowi byśmy dali wyrzutnię rakiet? Widzę, bo napalm mu się kończy. Owicz by tym się nie posługiwał. No dobra, damy Trantinowi, damy w takim razie broń większego kalibra, jakiś napalm, jakieś wyrzutnie rakiet, takie rzeczy. Okej, ty masz te granaty, ty masz te granaty. Dobra, widzę, że delikatnie przeszliśmy już na taką broń, że tak powiem, z pistoletów ogłuszających na coś poważniejszego, a mianowicie na już jakieś granaty wybuchające, granaty ogłuszające, na wyrzutnie rakiet, na takie rzeczy. I że nie masz za bardzo... sprawdzam jeszcze tutaj jeszcze raz, czy czegoś nie ma, czy nie przegapiłem. A wracając do broni, że przeszliśmy już na taką konkretną broń. No i co? No i... możemy powoli zapomnieć o pistolecie na strzałki i o ogłuszeniach przeciwnika. Pewnie by się przydało, bo podejrzewam, że będą jeszcze tacy przeciwnicy, których będzie można ogłuszyć. No i... będą nam niestety bruździć, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, Trantin, użyj wyrzutni rakiet. A nie, Sullivan używa, no dobra. Kurczę, ale żeby wyrzutnią rakiet włazić, naprawdę? Nie, tylko nie to! Jesteśmy tak blisko rozwiązania. Ta misja musi się powieść. Musimy przetrwać, musimy! Boisz się, Trantin? Ciekawe, co nas czeka po śmierci, co? Ile grzechów masz na sumieniu? Nie zginiemy, Owicz! Nie dziś! No dobra! I zaczynamy standardowo. Tutaj sobie weźmiemy może... okej, okay, one nie były podatne na... tu mam jeden, tu mam drugi. Dobra, czyli tu i tu. Czyli jak podejdę tu... tu muszę podejść i tutaj muszę strzelić, żeby tą dwójkę podpalić. Bardzo mnie to cieszy. Okej, one są odporne niestety na uśpienie. To trochę mniej zadowala. Ale możemy położyć sobie wabik, nie wiem, na przykład tutaj. Zobaczyć, które z tych szkarat zareagują. Okej, Owicz może mrozić, ale chyba nie chce, żeby Owicz na razie mroził. Te squeakery wydaje mi się, że mają... są dużo, dużo bardziej groźne niż... czego on idzie? Gdzie tutaj? Chyba może mnie chycić. Chyba może mnie chycić. Ale przynajmniej... za połowę, tutaj mam... dobra, to walimy do tego. Mam nadzieję, że nie trafię Stawskiego. Dobra, za 50 dostał. Tych kurwy myślę, że mógłbym na razie chyba sobie ich odpuścić. Chociaż... z Sullivanem mógłbym do nich coś pokombinować. Jakiś na przykład może granat? No dobra. Dobra, bo widzę, że zanim one dojdą, to trochę minie jeszcze. Kurczę. Dobra, do tego sobie strzelimy tak daleko. Za 5. Dobra, to ci za czym na górze przyjdą, to może rzeczywiście tak sobie myślę, zajmijmy się najpierw tymi na dole. Okej.
Słabe strzały, bardzo słabe strzały. 4, no tyle, że płoną. Tyle, że płoną, to jest ta dobra kwestia. Za 15. Osłona przed wabikami, a jednak, czyli ma osłonę przed wabikami cwaniak. Okej, widzę, że ten jest wściekły. Ten podejrzewam też ma osłonę przed wabikami, oj, dostał mocno. No niestety, ale tutaj żadnego kontrataku tak naprawdę nie zrobił, ponieważ jest ładowanie otacza ognia, więc to jest niestety trochę ta słabsza kwestia. No i widzę, że dostał dość mocno. Ale pozytywna kwestia jest tylko taka, że on ma Uzi. No i tak musi trochę podejść, żeby odpalić z tego Uzi w tą dwójkę za pełną mocą. Po 32, bardzo ładnie. Widzę, że bardzo ładnie to rozegrał. Trantin. Wal w tamtego Skookera 20 plus 2. Dobra, nie będzie z niego co zbierać. A Owicz niestety trochę speniał. Dobra, czy ty tu dojdziesz? Nie dojdziesz, ale możesz spróbować sobie strzelić do niego, a nie możesz. Dobra, to się po prostu... To se po prostu kucni. Boję się, że jak Sullivana tu wyślę... Tu niżej trochę zszedł. No nie, tak zrobimy. To zrobimy inaczej. Podejdziemy sobie tu. Położymy sobie tu. I sobie po prostu poczekamy. Rowicz widzę, że ma takie ustawienie co turę, że... Średnio go to boli tak naprawdę. Okej, ten sobie spłonął. Ten niestety chyba nam trójkę zaatakuje, ten Squeaker. Nie, dwójkę, tylko Owicz był na szczęście dużo dalej. Więc to jest dobra kwestia. Okej, oni sobie tu podejdą, bardzo mnie to cieszy. Z Sullivanem możemy zrobić jeszcze taki motyw, że sobie tutaj rzucimy granata, tak, oni są teraz zatruci, my się cofniemy. Tutaj spróbujemy oddać strzał. Osłona przed ogłuszeniem. O ja. Tego w ten sposób aż się nie spodziewałem. Dobra. Trantin. Ty masz Uzi, prawda? Poka. O, piękny strzał. 22 plus 2. Bardzo mnie to cieszy, strzelaj tam do niego. To groźny wróg jest. No, on raczej teraz pójdzie tutaj na nas. O kurcze, może nas zmrozić, to mi się nie podoba. A ty sobie może podejść rzeczywiście tu do niego i spróbuj go tutaj załatwić. Powinno się udać. Dobra, udało się na szczęście. Slawski więcej nie oberwie. Cieszy mnie to niesamowicie. No dobra, zobaczmy jak będzie przebiegać następna tura. No i 140 doświadczenia, po 15 od trucizny. Jakbyśmy zrobili
na przykład strzał w plecy z shotguna. Jest to takie piękne, jakby mogło być. A ty w ogóle jesteś odporny na truciznę? Tak z ciekawości? Chyba nie. O, jak super. A, wodzu niestety, ale nie będzie w stanie użyć... Miotacza ognia, ten padnie. Czy w sumie może użyć miotacza ognia, ale... Ale co z tego? Dobra, nie użyję. Zawsze to spali jednego dodatkowo. Trantin, który jeszcze nie miał. Slawski też nie. Dobra, jeszcze sobie go 2 plus 2. No nie jest to co prawda mistrzostwo świata. Ale Trantin już dalej chyba nie podejdzie z tego co widzę. Nie, szczelić też nie szczeli, widzę. No dobra, ktoś zamarznie. Pytanie kto? Dobra, widzę, że tu upadło od zatrucia. Kogo wybierze? Nikogo. Naprawdę? Nikogo panie nie wybrałeś na ten? Na wyeliminowanie? Świetnie, to ja teraz biorę kosę, pod żebra ci ładuję. Podchodzimy tutaj. Owicz będzie miał teraz możliwość postrzelania z broni palnej. Czy też na razie to nie ma sensu. Wrocławski, możesz już tu iść. Ty w sumie też możesz tu iść. W sumie weź sobie może jakiś pistolet, jakby był kontratak. Też sobie tutaj iść w tą stronę. Dobra, oczekujemy na przeciwnika. Został samotny. Strzał na plecy. 19 plus 2. Cieszy mnie to bardzo. Chyba, że on do Wabika idzie, o tym jeszcze nie wiem. Mogę tutaj strzelić z niego spod ukosa? Pewnie, że mogę, co prawda naprzód, ale... Ale mogę. A tutaj niestety nie dostrzelę. Tutaj niestety też nie, tu się chronimy. Uuu, wodzu, źle się ustawiłeś, zostaniesz ogłuszony. A może nie? Ten Wabik chyba robi taką robotę, że widzę, że oni jakoś tak niechętnie reagują. Ale to dobrze. Szczęście, łomem! 12 plus 2, bardzo ładnie. Dobra, no to w klasycznym stylu kończymy tą walkę. Czyli toporem przez łeb robimy potwora i gitara. Okej, dobra, to były potwory, które wypełzły ze środka. Myślę, że sobie wejdziemy do środka, do tego hotelu całego. Chciałbym wyjść na dach. Czy to jest jakaś winda? Jest jakaś winda, przecież do windy. Jest jakiś komputer. Nie wiem, czy z tego komputera zbierzemy jakieś informacje czy coś. Dobra, Owicz, weź tutaj przycisk do windy. Do góry. Jedziemy całą ekipą do góry. Hej, będzie zabawa!
Chcecie nas zabić, mali przyjaciele? Zamknij się, owicz. Pozbieraj się do kupy, Trantin. Pozbierać się? To już koniec, ser. Wszyscy zginiemy. Śmierć to jeszcze nie koniec. Sullivan! Owicz, a ty możesz go tak całkowicie zmrozić, żeby nam tutaj nie przeszkadzał? O, na przykład tak? Skoro jest odporny na ogień? Osłona przed niską temperaturą, super! Jak tak, to jeszcze się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy też ma osłonę przed... jak ma przed niską temperaturą? To czy ma osłonę też przed bronią jonową? Tak z ciekawości tylko. Nie no, przed tą już nie, na szczęście. W sumie jego, tak jak sobie myślę, to nie ma się chyba co bać, bo on tylko zamrozi, ale obrażeń jakichś tam konkretnych nie zrobi. No widzę, że ty dalej nie potrafisz celować, szkoda. Ale ty Złodzislawski sobie dobrze radzisz. Taki wysoki poziom. No dobra. Jednak Slawskiego postanowiłeś zamrozić. No dobrze, niechże będzie. Ile ma? 40. No dobrze, niech ma 40. Topór. Łeb. Płomień. Szczęście i koniec. To była jednak szybka walka, nawet bardzo szybka walka. Wodzu, widzę, zdobywa doświadczenie. Wodzu w ogóle, który ma poziom, tak z ciekawości? Nie, Jarekowicz, wodzu. 10, 7 podstawowej broni, 7 nożu do rzucenia, 8 bagnetu, 7 broni jonowej. No, jestem z niego zadowolona. Tutaj ma poziom 9. Okej, okay, i da się więcej, widzę w takim razie. Tego szczęścia 65, tak jakby 3 poziomy jeszcze zdobyć, żeby tego szczęścia mieć 75%, czyli 3 na 4 strzały, żeby były szczęśliwe, to byłbym szczęśliwy. A owicz, 9 strzelby, 10 topora, 8 karabinu, 5, 1. Owicz, czemu ty masz... Aha, masz, bo tam parę razy użyłeś go. No dobra. Powiedzmy, że spoko. Otwórzmy tą skrzynkę. Ho, grom z jasnego nieba. Kamizelka kewlarowa. Szalone tabletki. Bierzemy wszystko. Dobra, co to w ogóle jest? Grom. O ja, maksymalne obrażenia. 200. Też ma 200 w sumie i to też ma 200, to ma 100%, to nie ma, to ma osłonę, dobra, tutaj wytwarza, spala wszystkich wrogów w zasięgu działania, super. Okej, okay. Daj Owiczowi trochę tych naboi, Trantinowi. Widzę, że teraz coraz więcej chłopaki się posługują tą bronią. No dobra, i mamy kewlar tutaj. Kamizelka kewlarowa. Myślę, że sobie ją możesz przyjąć. Na spokojnie. A tą lepszą myślę, że damy Slawskiemu, bo Slawski też tak trochę na tanka zajeżdża, więc... Muszę być ok. Co to są? Szalone tabletki. Nieznany przedmiot. No dobra, no to... Wiadomo, kto będzie łykał nieznane przedmioty. Obcy w teamie. Jedną możemy dać Slawskiemu. Owicz, widzę jedne tableteczki, pigułki, 100 PZ sobie zachował. Nie wiem, co mu się tam stanie, może dostać szału na przykład. No, ale to wyjdzie w praktyce przed łuknięciem szalonych pigułek. Dobra, a my myślę tym aktualnym akcentem. No po prostu zakończymy sobie. Miasto 4 sobie zapiszemy. I będziemy kontynuować w następnym odcinku, a z mojej strony bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam na kolejne odcinki, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!